W niezwykle uroczej oprawie odbyło się tegoroczne święto policji w Łomży. Miało charakter nie tylko miejski, ale regionalny, ponieważ wzięły w nim udział liczne reprezentacje komend powiatowych w Grajewie, Kolnie i Zambrowie. Policyjne święto ustanowione zostało na pamiątkę wydarzenia z lipca 1919 roku, kiedy Sejm odrodzonej niewiele miesięcy wcześniej Polski przyjął ustawę o Policji Państwowej. Goście łomżyńskich uroczystości rozpoczętych mszą w katedrze pod przewodnictwem biskupa seniora Stanisława Stefanka i z homilią biskupa Tadeusza Bronakowskiego nawiązywali także często do stulecia polskiej niepodległości. Po zakończeniu mszy uczestnicy przemaszerowali na Stary Rynek, prowadzeni przez policyjną orkiestrę z Katowic i kompanię honorową z Białegostoku. Komendę główną policji reprezentowała w Łomży nadinspektor Helena Michalak. Święto Policji to szczególna uroczystość. Dzień, w którym wracamy do istoty policyjnej służby. To okazja, aby choć na chwilę odłożyć swoje codzienne obowiązki, zatrzymać się i zastanowić się nad pięknem policyjnego powołania. Wyrazy szacunku, uznania, podziękowań płynęły tego dnia pod adresem policji. Policja dla bezpieczeństwa państwa, porządku, obywateli, mieszkańców po prostu jest konieczna. Cieszę się, że dzisiaj w Łomży jest ta piękna uroczystość. Są odznaczenia, są uhonorowani policjanci, podoficerowie, oficerowie. Jest to ważne w ich karierze, w ich życiu również osobistym. Dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży święto miało jeszcze bardziej uroczysty wymiar niż dla funkcjonariuszy z Grajewa, Kolna czy Zambrowa. Jednostka otrzymała sztandar, który jeszcze bardziej umacnia więzi tej służby z lokalną wspólnotą. Cel ten został osiągnięty. Świętujemy wielkie, piękne święto naszej policji, która dba o to, by żyło nam się bezpiecznie, byśmy rzeczywiście w naszym pięknym mieście mieli poczucie, że to bezpieczeństwo jest jednym z, jakby z najważniejszych elementów naszego tutaj funkcjonowania. Łomżyńscy policjanci nie tylko od święta czują wsparcie i życzliwość mieszkańców miasta i powiatu. Wszyscy mieszkańcy Łomży byli dla nas bardzo życzliwi. Wysyłają podziękowania za przeprowadzone interwencje i inne zdarzenia, gdzie osoby pokrzywdzone są w bardzo trudnych sytuacjach ratowane na przykład przez policjantów. Podczas policyjnej uroczystości na Starym Rynku w Łomży kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Łomży, Grajewa, Kolna i Zambrowa otrzymało odznaczenia, nagrody i awanse. Poświęcone zostały dwa nowe pojazdy, a uroczystość zakończyła defilada.